Wojciech Gerson tworzył w okresie, w którym status polskiej państwowości przypominał kondycję służby zdrowia w maju 2020 roku. XIX i XX-wieczni twórcy postępowali zgodnie z zasadą, że leżącego się nie bije. Dlatego mało kto, ukazując naszą historię, otwarcie krytykował naród polski. Raczej tak jak wujek na rodzinnym obiedzie, wszyscy wzdychaliśmy do tego, jak to kiedyś było wspaniale, albo jak pani wychowawczyni w rozmowie z rodzicem ucznia, który ma 16 jedynek i jednego plusa z aktywności, artyści starali się dostrzegać pozytywy i motywować do dalszej pracy. Twórcy sztuki robili co mogli, żeby przedstawić przeszłość w jasnych kolorach lub też przynajmniej podkreślić wkład postaci, które kiedyś w trudnych chwilach zachowały się jak Pudzian w trakcie spaceru farmera i przyniosły sławę Polsce. Polska górą! Przykładem takiej postaci jest jeden z najlepiej ocenianych przez historyków władców Polski, czyli Kazimierz Odnowiciel. W sumie łatwo domyślić się z uwagi na przydomek Odnowiciel. Kim jesteś? Jesteś odnowicielem. Bo niezależnie czy skojarzyć się to z odnową biologiczną i weekendowym wypadem na termy, czy też z pracą u podstaw i tworzeniem struktur pod solidne państwo feudalne, to zawsze będzie to skojarzenie pozytywne. Polska góra! Obraz Gersona przedstawia moment, w którym Kazimierz powraca do Polski po tym, jak w odpowiedzi na próby reformowania kraju popadającego w ruinę za panowania Mieszka II został wygnany przez sprzeciwiającą się temu szlachtę. A raczej można władców, czyli takiej wcześniejszej wersji szlachty, bo XI wiek dla feudalizmu jest tym, czym lata 80. XX wieku dla komputerów, albo wiek XVIII dla praw pracowniczych. Po 5 latach nieobecności Kazimierza i jego wiernych ludzi tereny naszego państwa zamieniły się w intelektualną wersję pustyni Gobi. Po najeździe Czechów prowadzonych przez księcia Brzetysława i kolejnym buncie, tym razem na tle religijnym, tzw. reakcji pogańskiej, Polska po raz pierwszy, odkąd oficjalnie powstała jako państwo, można powiedzieć, że przestała istnieć. Mission failed! We'll go next time! Reakcja pogańska sprawiła, że w tym samym czasie mieszkańcy Wielkopolski odrzucili całkowicie narzucone im kilkadziesiąt lat wcześniej chrześcijaństwo. I to już było naprawdę niebezpieczne, bo jak już pewnie wiesz z innych moich materiałów, niebycie chrześcijańskim państwem w średniowiecznej Europie oznacza posiadanie równie silnej pozycji w geopolityce, co pozycja ślimaka winniczka na parkingu ciężarówek przy autostradzie. Jak jednak wiesz, historia Polski nie skończyła się wcale 100 lat po jej oficjalnym rozpoczęciu. Odbudowę państwa i jego struktur kościelnych zawdzięczamy synowi Mieszka II, czyli właśnie Kazimierzowi, zwanemu Odnowicielem. Jego powrót w 1039 roku z Rzeszy Niemieckiej, gdzie przebywał wcześniej u boku matki, to właśnie scena prezentowana na obrazie. Kim jesteś? Jestem Odnowicielem. Wjeżdżający do Polski, by zająć się spadkiem po ojcu Kazimierz, cieszy się na myśl o tym, co go czeka w podobny sposób, jak twój pies cieszy się na wizytę u weterynarza. Widzi księdza zabitego w wyniku pogańskiej reakcji i symbole odrzuconego chrześcijaństwa, które niespełna 100 lat temu sprawiło, że jego kraj otrzymał w ogóle status państwa i przestał być traktowany przez sąsiadów zachodu jak jaskinia goblinów. Kazimierz nie jest jednak przestraszony. Wie, że ma zadanie do wykonania i z tego powodu ma ze sobą wiernego sługę i w sumie całą drużynę, którą widzimy w tle, która zmierza, by w iście kibicowskim stylu naprostować to i owo i po prostu wyrównać rachunki. Jest w Polsce coś takiego jak Liga Chuliganów? Istnieje. W kolejnych latach Kazimierz Odnowiciel pokona zdecydowaną większość zbuntowanych ludów na czele z Wielkopolanami, którzy najmocniej sprzeciwiali się wpływom kościoła i zmianom podczas panowania jego ojca. Przeniesie ośrodek władzy z daleka od buntów do Krakowa i wzmocni porządek feudalny dzięki porządnej organizacji struktury kościelnej. Namówi także tutaj do pomocy zakon benedyktynów. Jakbyś zastanawiał się kiedyś, skąd pomysł na zaproszenie do Polski zakonu krzyżaków i twierdził, że no to nie mogło się udać, to warto wiedzieć, że wcześniej w historii również już były takie akcje z zapraszaniem zakonów do Polski i w sumie wychodziły naszym władcom naprawdę spoko. Wszystkie te działania razem sprawią, że Polska po prostu przetrwa. Bo gdyby nie zdecydowane ruchy Odnowiciela w odpowiedzi na pogaństwo, najechaliby nas po prostu Niemcy. I zamiast recytowania wielkiej improwizacji składalibyśmy teraz w szkole silniki do Volkswagenów. Chociaż w sumie i tak składamy silniki do Volkswagenów, tylko że nie na lekcjach. To wszystko sprawia, że tak jak postać Odnowiciela była znakomitym przykładem bohatera, którego potrzebowali Polacy w XIX, XX wieku, tak samo obraz Gersona jest bardzo przyjemną i fajną przepustką do historii XI wieku i przypomnieniem pierwszego momentu, w którym Polska prawie nie istniała, ale jednak dała radę. Polska góra!